Obrona kamieńca podolskiego. Oczywiście o tej obronie słyszymy najczęściej, kojarzymy ją z panem Włodziowskim, czy to z filmem, czy z książką, właśnie ten moment kulminacyjny, tej powieści, czy też filmu dotyczy obrony kamieńca podolskiego, ale to jest fakt historyczny. Do obrony tego tej twierdzy doszło w rzeczywistości. Ta obrona miała miejsce od 18 do 27 sierpnia 1672 roku, czyli miało to miejsce w czasie wojny polsko-tureckiej z lat 1672-1676. Kamieniec Podolski był nazywany kluczem do Podola kluczem do Rzeczpospolitej, ale pomimo olbrzymiej roli, jaką spełniał, nie był ani w odpowiedni sposób wyposażony, ani dostosowany do nowoczesnego teatru działań. Również jego obsada, jego załoga była niewystarczająco duża. Odbiegał od tych nowoczesnych twierdz i budową, i wyposażeniem, no, a ilość tych obrońców była zbyt mała. Szacuje się, że siły artyleryjskie miały tylko jedną siódmą obłożenia jedną siódmą tego, co powinny mieć. Twierdzy broniło 1060 żołnierzy i 500 mieszczan. Dowódcą obrony był Mikołaj Potocki. Przeciwko sobie miał 120-tysięczną armię Turków pod wodzą Mehmeda IV. Pierwsze oddziały tureckie przybyły w okolice Kamieńca Podolskiego 12 sierpnia. Ale główne dopiero zaczęły zbliżać się 14 sierpnia. Całość stanęła w okolicach Kamieńca 16 sierpnia. Siły tureckie dysponowały nowoczesną artylerią, i po dotarciu i usupaniu odpowiednich szańców rozpoczął się ostrzał. Bardzo skuteczny, bardzo niebezpieczny, bardzo niszczycielski. Pierwsza próba szturnu to 20 sierpnia zaraz po trafieniu i wybuchu składu amunicji w Starym Zamku. Ale atakujący, na szczęście im się nie udało, ponieśli bardzo duże straty. W wyniku ciągłego ostrzału siły obrońców wycofały się z nowego zamku do Starego, po prostu nie były w stanie wytrzymać tego ostrzału artyleryjskiego. Ten ostrzał artyleryjski ze strony tureckiej był bardzo skuteczny, no i wprowadzony do niewystarczająco dobrze ufortyfikowanej twierdzy. Do tego coś, co jednak chyba przesądziło o przegranej, olbrzymim zagrożeniem były podkopy. Minierzy, minerzy, tureccy cały czas prowadzili tam podkopy, bardzo skuteczne, stanowiące olbrzymie zagrożenie dla obrońców. To właśnie podkop 25 sierpnia, a raczej wybuch, dzięki niemu zniszczył jedną z baszt starego zamku. Szczęśliwie udało się wtedy następujący po tym szturm odrzucić, ale niestety olbrzymim kosztem po naszej stronie po stronie obrońców. No i niestety stało się jasne, że obrona nie ma szans na powodzenie. Prawdopodobieństwo odsieczy było właściwie żadne. A dotarcia od sieczy na czas, no to już w ogóle było niewyobrażalne. Dlatego postanowiono o kapitulacji. Duży wpływ na to miało to, że niestety według prawa tureckiego, po zdobyciu miasta szturmem, żołnierze dostawali trzy dni wolnej ręki, no i niestety z tego miasta nic by nie zostało. No i Mikołaj Potocki stwierdził, no, że nie ma sensu dalej walczyć i tak przegrają i to dosyć szybko, te postępy w podkopach były bardzo duże, ostrzał artyleryjski też, nie było szans, żeby kamieniec podolski obronić. I było kwestią jednego, dwóch szturmów, że ten kamieniec tak czy siak padnie, a po prostu na tym ucierpią mieszkańcy kamieńca podolskiego, no i jego obrońcy. No raczej nikt by z nich nie przeżył. Decyzja zapadła 26 sierpnia o kapitulacji. 30 sierpnia broniący opuścili kamieniec Podolski, a Wielki Wezyr wkroczył do niego 3 września. Na 27 lat kamieniec stał się, można powiedzieć, miastem garnizonem tureckim. W tym garnizonie było 10 tysięcy żołnierzy tureckich. No porównajmy to do troszkę ponad tysiąca Polskich żołnierzy, no to już widzimy dysproporcje sił. Oczywiście Turcy wprowadzili też szereg zmian, unowocześnili tą twierdzę do takiego stanu, że no gdyby tak Polacy zrobili, gdyby obsada była choćby trzy- czterokrotnie większa i nowocześniejszy był ten zamek, no to obrona mogłaby się przeciągnąć na tyle długo, że ta odsiecz mogłaby dotrzeć. No ale tak nie było. Straty obrońców to około 500 zabitych i rannych. Atakujących. 5 do 8 tysięcy zabitych i do 10 tysięcy rannych. Czyli jak widać, y, straty atakujących były bardzo duże. Jednak większość z nich miała miejsce przy tym pierwszym szturmie. Drugi szturm, niestety, straty były atakujących duże, ale też duże były straty obrońców. Po. Stracie Kamieńca Podolskiego mieliśmy podpisać traktat buczacki, na co nie wyraził zgody Sejm i mieliśmy oddać Podolę, ale jednak, jak to miało kilka razy miejsce w polskiej historii, rządzący Polską doszli do wniosku, że jednak może pasowałoby tym razem zawalczyć. Jak zawsze troszkę to było spóźnione no i w końcu jakoś tych Turków pokonaliśmy. Jednak z olbrzymimi stratami. No i ten kamień na te 27 lat przepadł. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, podziel się. Tak, żeby ten materiał dotarł do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia ponownie.